moja grupka i zostawiłem. Czekaj, czekajcie, prawie przyciskam myszki to zostają, a jak w dół nacisnę to biegną za mną, okej. Teraz tutaj. Czekajcie, bo ja wszedłem mostem i schodziłem tutaj, to teraz tutaj do sobie pójdę. Mógłbym też iść górą, co prawda. Ale nie wiem. Wiem, doszedłem. Emporium tam będzie. Czymkolwiek to jest. Czym to jest w ogóle? A tam mamy tą naszą asystentkę, która nam wytłumaczy, gdzie się w ogóle znajduje. Witam w turystycznym terminalu prezydium numer 3. Tutaj w dzielnicy finansowej firmy oferują różne dobra i usługi dla ekskluzywnej klienteli. Statua na wprost została postawiona, by uczcić pamięć żołnierzy krogańskich, którzy polegli podczas wojen Rakni. Po rebeliach krogańskich złożono petycję, by usunąć pomnik. Postulaty te zostały jednak odrzucone przez Radę. Opowiedz mi o rebeliach krogańskich. W uznaniu wysiłków Krogan rasa ta otrzymała od Rady kilka nowych kolonii. Przez ponad 4 wieki Kroganie poszerzali swoje wpływy. Dzięki wyjątkowej płodności populacja tej rasy szybko rosła. W obliczu kryzysu rozpoczęli agresywną i gwałtowną kolonizację pobliskich światów, zamieszkałych przez inne gatunki. Tak rozpoczęły się rebelie krogańskie. Rada i zrzeszone w niej gatunki walczyły o kontrolę nad kroganami. Udało im się tego dokonać dzięki Turianom. Użyliście krogan, by zatrzymać Rakni. Następnie użyliście Turian, by powstrzymać krogan. Kto zatem powstrzyma Turian? To pytanie wykracza poza parametry ustalone przez mój program. Turianie to rasa obecna w Radzie Cytadeli. Nie stanowią oni zagrożenia dla galaktycznego pokoju. Dlaczego Rada tak uparcie walczyła o zachowanie pomnika? Kroganie uratowali galaktykę przed zagrożeniem ze strony Rakni. Rada uznała, że ten fakt nie może pójść w zapomnienie. Ponadto Rada miała nadzieję, że zachowanie pomnika poprawi stosunki dyplomatyczne z kroganami i pozwoli zakończyć rebelię. Niestety, kroganie nie chcieli negocjować. Poddali się dopiero wtedy, gdy ich populacja oraz ojczyste planety zostały zmasakrowane przez Turian. O co chodziło w wojnach Rakni? 2200 standardowych lat temu anonimowi odkrywcy otworzyli przekaźniki masy prowadzące do systemów kontrolowanych przez Rakni. Rakni, inteligentna i bardzo agresywna rasa insektów, rozpoczęły podbój reszty galaktyki. Konflikt trwał niemal 3 wieki. Pojawienie się Krogan przeważyło losy wojny na korzyść Cytadeli. Wojska Krogan powstrzymały marsz Rakni i zmusiły je do odwrotu. Kroganie ruszyli w pogoń za uciekającymi flotami. Ich polowanie zakończyło się całkowitym wyginięciem wrogiej rasy. Czy zabicie wszystkich Rakni było konieczne? Tego typu ocena wykracza poza możliwości mojego oprogramowania. Na razie to wszystko. Dziękuję za skorzystanie z usług Avi. No proszę. Miłego dnia. Dziękuję. Nie to, gdzie to jest? Co, gdzie to? Gdzie ja tu wejdę? Tu już się wychodzi na ten most. Tak? Tutaj pewnie będzie wejście do góry, tak. Czyli bym przyszedł tutaj, więc wychodzi na to samo. Naprawdę tu jest ładnie. Okej, tu jest Emporium i tam dalej jest bank. Można tutaj z kimś gadać? Nie. Jest, sprzedawca z Emporium. Ah, człowiek. Obecny tu szalenie się cieszy, że widzi cię w swoim dekadenckim Emporium. Czym to mówi? Kim pan jest? Jego godność brzmi Delanender, jednak wielu bywalców nazywa tego po prostu Delan. Proszę, człowieku, spokojnie obejrzyj towary, jakie on ma do zaoferowania. Wszystkie są pierwszej jakości. Proszę mi pokazać swoje towary. Pokaż mi swoje towary. O, ten z przyjemnością ci je pokaże, człowieku. Nie zawiedziesz się. Hmm.
pancerza, lekki pancerz, kroganin. Ale drogie strasznie to. To chyba nie są dla ludzi. Nie, nie. Komandorze, obecny tu cieszy się, że was widzi. Chcecie rzucić okiem na kilka fantastycznych towarów ze składu tego sprzedawcy? Co pan sprzedaje? Ten ma w ofercie tylko unikaty. Najbardziej luksusowe rzeczy, jakie da się zdobyć za kredyty. Jest w stanie zdobyć prawie wszystko, czego człowiek może pożądać. Ale ma to swoją cenę. Na chwilę, to po co mi z nim? Nieważne. Dlaczego określa się pan jako ten lub to? Z tego samego powodu, dla którego ludzie są tacy dociekliwi. Taka już nasza natura. A dokładniej, Hanarzy odnoszą się do siebie w pierwszej osobie jedynie w kontaktach z rodziną oraz innymi bliskimi. Rzadko robią to w obecności innych ras. Taka tradycja. Kim pan jest? Jego godność brzmi Delanind. To już wiedziałem. Proszę, człowieku. Proszę mi pokazać swoje... Standardowe. O. Strzelba, ciężki pancerz, człowiek. Ja mam 1500, a to wymaga 15 000, no to nie. A to można sprzedawać. Ja chcę sprzedać. To mogłem nie zamieniać. Nie wiedziałem. Mogłem nie zamieniać tych moich rzeczy. No wiecie co, na to coś. Na to. Na Omniżel. Komando? Chyba już pójdę. Wróć szybko. Ten... Jak ja mam zbroję, no to to jest ciężki pancerz człowiek. Regularnie otrzymuję nowe dostawy. Więc ja chyba nie mogę mieć tych, ja muszę mieć ludzkie. Komandorze, obecny tu cieszy. Proszę mi pokazać swoje. Mi należące do ludzi, no to po co mi to? Lepszenie pancerza, regenerator tarczy, lepszenie pancerza. Nie, no na razie w ten nie będę inwestował, może w ten ciężki pancerz sobie zainwestuję bardziej. Ale co, tylko jeden handlarz tu jest? Tak mało trochę. Może tam dalej jeszcze? Chodźmy dalej teraz do banku. No i za chwilę ten poziom będziemy mieli zbadany. W całości. No potem myślę, że można by fabułę zrobić. Okej, tu jest bank, czyli będzie dalej jakaś rozmowa. Tu może kredyt można wziąć. To jeden z ziemskiego plemienia? Ach, do tego bardzo znany, tak? To was zwą Shepard, zgadza się? Opowieść o waszym przetrwaniu na Akuzę jest naprawdę niezwykła. Jestem zdumiony za każdym razem, kiedy ją słyszę. Czy my się znamy? Wybacz mi, ziemskie plemię. Nazywam się Barlavon. Bycie dobrze poinformowanym to część mojej pracy. Doradzam wielu poważnym osobom w ich finansach. Muszę być zorientowany, jakie osobistości przybywają na Cytadelę. Aha. Dlatego was zauważyłem. Jak wygląda życie tutaj, na Cytadeli? Ta stacja to bez wątpienia największy cud technologiczny w galaktyce. Ale jej prawdziwa wielkość to coś więcej niż twardy pancerz i mocne silniki. Od prezydium po okręgi stacja jest świadectwem sukcesu Rady. Wszystkie rasy na Cytadeli żyją wspólnie, tworząc jedną, silną społeczność.
Dlaczego prezydium jest tak wyjątkowe? To polityczne serce Cytadeli. 80% wszystkich inteligentnych gatunków w znanej galaktyce liczy się ze zdaniem Rady w kwestiach międzyplanetarnych. Jednak tylko najbardziej potężne i wpływowe rasy mają ambasady tutaj, w prezydium. Ten poziom stacji jest zarezerwowany dla elity, Shepard. Dla takich jak my. No ludzie, no w sumie tak. Jak wyglądają okręgi? To kulturowe centrum galaktyki. Pulsuje rytmem serc milionów obywateli, z tuzinów różnych gatunków. Nigdy nie wiadomo, co nas spotka w okręgach, komandorze. Są pełne niespodzianek. Na szczęście zazwyczaj przyjemnych. Opowiedz mi więcej o swojej pracy. Finanse galaktyczne są niezwykle złożone. Muszą uwzględnić regulacje prawne i ekonomiczne z wielu planet i systemów. Jestem ekspertem w dziedzinie interakcji różnych ekonomii. Mogę podzielić się swoją wiedzą za odpowiednią opłatą. Oferuję również specjalne usługi dla klientów, którzy potrzebują kogoś do dyskretnego prowadzenia ich interesów. Moje motto brzmi: dyskretnie, lecz skutecznie. Brzmi dość podejrzanie. Wszystkie działania są zgodne z międzygwiezdnym prawem handlowym. Po prostu większość moich klientów woli nie ujawniać swoich transakcji. Na przykład, załóżmy, że hanarski ambasador wystosował petycję do Rady, by obniżyła cła na hanarskie towary. Jak by to wyglądało, gdyby wcześniej zainwestował pieniądze w hanarską firmę eksportową? Nawet gdyby chciał naprawdę pomóc swojemu ludowi, zostałby oskarżony o wystosowanie petycji dla osobistego zysku. Moje usługi pozwalają mu utrzymać to w tajemnicy. To wciąż brzmi dla mnie podejrzanie. W takim razie miejmy nadzieję, że nigdy nie będziecie robić na tyle dużych interesów, by potrzebować moich usług. Muszę już iść. Do widzenia, komandorze. Do widzenia, bankierze. Dobra, mi się wydaje, że już zbiegliśmy to, w większości przynajmniej. To jest wieża Cytadeli, tam jest szybka kolej Cytadeli i dostęp do okręgów, ale tam... Nie wiem, czy ja będę mógł wejść wszędzie. Jeszcze sobie przejdę tym takim. Bo nie chciałem, znowu przez przypadek to włączyłem. Przejdę sobie tą dróżką jeszcze, bo ładnie tu jest po prostu. Też udźwiękowienie, no nie jest jakieś wybitne, ale jest dobre. Spójrz na tamtego robala. A to jest kolejna stacja Aviny jeszcze. Witamy w terminalu turystycznym Prezydium numer 2. Stoisz w pobliżu podstawy wieży Cytadeli, jednej z najważniejszych budowli Prezydium. Za mną znajduje się pomnik przekaźnika. Postument przedstawiający proteański przekaźnik masy. Po lewej stronie możesz dostrzec jednego z opiekunów pracującego przy panelu kontrolnym. Opiekunowie przebywają na wszystkich poziomach Cytadeli. Prosimy o nieprzeszkadzanie im w pracy. Ich praca jest niezbędna dla funkcjonowania Cytadeli. Przeszkadzanie opiekunom wiąże się z surową karą, włączając areszt i grzywnę. Opowiedz mi coś więcej o pomniku przekaźnika. Pomnik przekaźnika jest jednym z najbardziej interesujących i kontrowersyjnych elementów stacji. Nie wiadomo, czy to hołd złożony proteańskiej próżności, czy pamiątka przypominająca o ich podboju galaktyki poprzez technologię przekaźników masy. Być może jest to sposób, w jaki proteanie ukazali świadomość faktu, że przekaźniki masy doprowadzą kiedyś innych do Cytadeli. Nikt nie zna odpowiedzi, przez co pomnik przekaźnika stał się ulubionym tematem dyskusji w kręgach akademickich. Opowiedz mi o wieży Cytadeli.
Wieża to jeden z najważniejszych budynków stacji. Znajdują się tam komnaty rady oraz kontrola Cytadeli. Dostęp do tych obszarów mają tylko osoby z właściwym zezwoleniem. Co dzieje się w pomieszczeniach kontrolnych Cytadeli? Kontrola Cytadeli kieruje ruchem wokół stacji. Każdy statek w promieniu 2000 kilometrów znajduje się pod jurysdykcją kontroli Cytadeli. W godzinach szczytu kontrola Cytadeli odpowiada za ruch 1000 jednostek. Chciałbym usłyszeć więcej o komnatach Rady. Sprawy Rady rozstrzygane są w pomieszczeniu znajdującym się na szczycie wieży Cytadeli. Widok z komnat Rady zapiera dech w piersi. Niestety, tylko nieliczni mogą tego doświadczyć. Prawo wstępu mają tylko członkowie Rady, ambasadorowie oraz dostojnicy wysokiej rangi. Byłem wewnątrz komnat Rady. Niewielu gości dostępuje tego zaszczytu. Byłabym zazdrosna, ale to wykracza poza możliwości mojego oprogramowania. Co dzieje się w pomieszczeniach kontrolnych Cytadeli? Kontrola Cytadeli. Każdy statek w godzinach szczytu kontrola Cytadeli odpowiada. Prawo wstępu mają tylko członkowie Rady, ambasadorowie oraz dostojnicy wysokiej rangi. A co jeśli ktoś ma sprawę do Rady? Zwykły obywatel musi poddać się specjalnej procedurze, jeśli chce audiencji u Rady. Takie sprawy ustala się przez ambasadora. Nawet wtedy wstęp do komnat Rady mają tylko nieliczni. W większości wypadków obywatela reprezentuje ambasador. Na razie to wszystko. Czekajcie, wszystko? Czy tam coś jeszcze było? Ten terminal dysponuje jeszcze jest. Informacjami na temat samej wieży, pomnika przekaźnika oraz opiekunów. Chciałbym usłyszeć więcej o opiekunach. Niewiele wiadomo o tych... Aha, to są opiekuni. ...cytadeli. Są niezbędni dla funkcjonowania całej stacji. Prawa Cytadeli chronią opiekunów przed ingerencją. Złamanie tych praw wiąże się z surową karą. Opiekunów można spotkać we wszystkich sekcjach Cytadeli, najczęściej w wieży i dookoła niej. Czemu w tym miejscu jest tak wielu opiekunów? Opiekunowie nie komunikują się z żadną inną rasą. Są jednak w jakiś sposób powiązani z systemami w wieży. Wiele z systemów stacji funkcjonuje automatycznie. Przypuszcza się, że to opiekunowie sterują tymi systemami z wnętrza niedostępnego rdzenia wieży. Bywa, że opiekunowie pojawiają się w komnacie Rady. Nie pozostają tam jednak na dłużej. Na razie to wszystko. Dzięki. Dziękuję za skorzystanie z usług Aviny. Życzę miłego dnia. No dziękuję, naprawdę. Miło się z tobą rozmawiał. Nie dosłyszałeś wcześniej? Nie powinno cię tu być. Ten wierzy, że ma prawo poruszać... Oficer SOC? No. Ten Hanar nie chce mnie słuchać. Jakby nie wiedział, że łamie prawo. Co się dzieje? Oczywiście. Mógłby pleść, co mu ślina na jezor przyniesie, gdyby wykupił pozwolenie na ewangelizację. Więc jeśli ten Hanar wykupi pozwolenie, będzie mógł głosić, co zechce? Nie. Zarejestrowani ewangeliści muszą postępować według przepisów. Mają wyznaczone obszary do głoszenia kazań. Za złamanie przepisów odbiera się licencję. Mogę porozmawiać z Hanarem. Mam już dość dyskusji z tą meduzą. Jak chcesz, to spróbuj. Czy pragniesz usłyszeć więcej o rozbudzaczach? A może czcigodny oficer służby ochrony Cytadeli poprosił o pomoc? Wolno głosić kazania w prezydium? Słowa, które wydobywają się z ust niegodnego, są jego spojrzeniem na prawo. On to ma usta? Oficer służby ochrony Cytadeli chce pewnie, by ten kupił zezwolenie na głoszenie prawdy o rozbudzaczach. Kim są rozbudzacze? Twój lud nazywa ich Proteanie.
są prawdziwymi twórcami ludu tu obecnego. Rozbudzacze wyprowadzili Hanarów ze stanu ignorancji ku pełnej światłości, dając temu ludowi darmowy. Oficer ochrony Cytadeli po prostu wykonuje swoje obowiązki, a ty go prowokujesz. Ten jest zbyt skromny, by sugerować, że oficerem służby ochrony Cytadeli kierują osobiste pobudki. Ten pragnie tylko szerzyć prawdę wśród wszystkich, którzy chcą słuchać. Nie chce powodować problemów. Czemu nie mogę? A co będzie, jeśli ja ci kupię zezwolenie? Fundusze są tylko częścią ograniczeń. Ten nie wierzy, by ktokolwiek musiał płacić za mówienie prawdy. Jednakże ten nie posiada również 150 kredytów potrzebnych na uzyskanie zezwolenia. Nie dam mu. Wiedziałem. Nie tylko nawracasz, ale i żebrzesz. Ten nie chce jałmużny. Ten pragnie jedynie szerzyć prawdę o rozbudzaczach. Jeszcze wrócę. Ten będzie... Wiesz, z prezydium. Turiański oficer SOC kłóci się z religijnym Hanarem, a tematem jest pozwolenie dla... Nieważne. Ogłoszenie ich przesłań. Mogę cofnąć przydział punktów, ale już tego się nie da wstecz. Jakbym sobie wykupił może troszkę uroku, to wtedy by się udało, albo zastraszenie. Idealista jestem, tutaj widać. Chociaż niedługo będę miał kolejny poziom. Jakieś postępy w sprawie Hanara? Przykro mi. Dam znać, jeśli się czegoś dowiem. Nie obchodzi mnie czym to coś jest, dopóki pomaga pozbyć się Hanara. Aha. Gdzie ty biegniesz? No dobra, to teraz mogę iść do szybkiej kolei, ponieważ cały ten poziom wydaje mi się, że zbadałem. Tylko gdzie jest najbliższa? A tam jest przecież stacja tej kolei. No bo widać to. Nie ma tutaj tylko? Nie ma tutaj. Ale tu jest. Ale ten spór rozwiążę, jak się nauczę. No. Jak będę miał taką możliwość. Sektor okręgów. Nora Hory. Dotarłeś do klubu dżentelmenów. To on. O kurde. Czemu pistolet? Nie chcę, nie bierz pistoletu. Co się stało? Czemu ja nie mam moje umiejętności? Teraz mam. Dobry ten zabójca jest. Mało życia mam nawet przez to. Bo nie mam tych medijeli. A no też czemu nie może tylko... Nie wiem, czemu tutaj nie masz na tych możliwości używać.
Robi się! Jakąś tarczę teraz mam. Udało się go zabić, dlatego ja sobie ją uleczę. Bo jej się powoli regeneruje życie, mi się szybko regeneruje. I to jest plus, że ja się nie muszę leczyć. Okej. Tam da się pójść. Właśnie, a tu by się dało po prostu wyjść stąd. Gdzie to jest nim? Dolny rynek. Aha. No dobra, na razie róbmy tą misję. Może. Aha. Gdzie jest ten mój cel? Idź do Nory, chory w dolnym okręgu i porozmawiaj z Harkinem, to agent SOC, który może wiedzieć, gdzie znaleźć Garrusa, no ale gdzie on jest? Może gdzieś tutaj może będzie, co? I na razie nie rozmawiam z takimi osobami, które, no z handlarzami, z barmanami, tylko lubię misji. Wiesz, i tak nie ma za bardzo z kim rozmawiać. No jest Morlan. Witajcie w sławnym sklepie Morlana. Z pewnością chcecie nabyć towary dobrej jakości. Lepiej nie mogliście trafić. No, pan Boberek. Do widzenia. Do zobaczenia. Bardzo fajne. I życzę samych przyjemnych zdarzeń. Z lepszych dubbingerów. Tak mi się wydaje, że to był Boberek. Przynajmniej. Okej, chodźmy tutaj, bo tutaj strzelali do mnie, więc to może tutaj będzie. W sumie to nie wiem, czemu strzelali. Co? Co ja jestem? Wow. Przepraszam, podejdę do ciebie jak tylko będę mogła. Dobra, ja sobie tutaj porozmawiam, ale najpierw chcę znaleźć tego generał Garrus Fakirian. Jest Harkin, nie Hakien. Odwal się, Rex. Pięść kazał cię uciszyć, gdybyś się pojawił. Na co czekacie? Jestem tutaj. To jedyna szansa Pięści. Jeśli ma trochę oleju w głowie, skorzysta z niej. Nie, Rex. Koniec zabawy. Wypierdalaj. O nie, to dopiero początek. Drogi ludzie, nie szukam z wami zwady. O co chodziło? Kto wie? Lepiej jednak nie dajmy się w to wciągnąć. Gdzie jest ten Harkin? Wojsko przymierza. Wiesz, mogłem zostać żołnierzem. Zamiast tego wstąpiłem do tej cholernej ochrony Cytadeli. Największy błąd mojego życia. Harkin, prawda? Podobno możesz mi pomóc w odszukaniu pewnej osoby. To turiański funkcjonariusz SOC. Ma na imię Garrus. Garrus? Musisz być z załogi Andersona. Biedny gnojek wciąż próbuje załatwić Sarena, co? Wiem, gdzie jest Garrus. Ale najpierw powiedz mi jedno. Czy kapitan wyjawił ci swój wielki sekret? A co masz na myśli? Kapitan był kiedyś widmem. Tak? To dopiero niespodzianka, nie? Wszystko było trzymane w wielkiej tajemnicy. Pierwszy człowiek, który dostąpił tego zaszczytu, a później wszystko spierdolił. Zawalił jedną z misji do tego stopnia, że go wypieprzyli na zbity ryj. On oczywiście wini za wszystko Sarena. Twierdzi, że Turianin go wrobił. Dlaczego go wywalili? Spytaj się. Nie znam szczegółów, ale założę się, że to ciekawa historia. Upadek bohatera. Klasyczna tragedia. Mówiłeś, że wszystko zostało zatuszowane. Jak się o tym dowiedziałeś? Przez 20 lat rozwiązywałem różne sprawy tutaj, na Cytadeli. Mieszkańcy stacji uwielbiają gadać. Sekrety są jak syfy na mordzie. W
wszyscy jakieś mieli. Dobra. Powiedz mi po prostu, dokąd poszedł Garus. Garus węszył w biurze dr Michel, która prowadzi medklinikę po drugiej stronie okręgów. Chyba miał zamiar ją odwiedzić. Jak dobrze znasz kapitana Andersona? Spotkałem go kilka razy przez te wszystkie lata. To jeden z tych gości typu: tak jest, sir, zaraz wejdę panu do dupy, sir. Wiem, co miało miejsce na Torfanie. Możemy załatwić sprawę pokojowo. Kapitan jest dobrym żołnierzem. Jasne, skoro tak uważasz, ubierz go w wymyślny kostium, przypnij na piersi kilka błyszczących medali i nazwij bohaterem. Wszyscy inni tak robią. Jeśli jest taki wspaniały, to dlaczego widma go wykopały? Dlaczego o to go nie spytasz? Powinieneś spojrzeć w lustro. Ogarnij się, chłopie. Daruj sobie te kazania. Nie jesteśmy w kościele. Jak ci się pracuje w SOC? Chodzi ci o to, jak mi się tam pracowało? Egzekutor zawiesił mnie bez prawa do pobierania wypłaty. Powtarzające się wykroczenia. SOC miała na mój temat kartotekę. Uwierzysz? Każdy błąd, jaki kiedykolwiek popełniłem, został odnotowany. Ostro potraktowałem podejrzanego. Notatka do kartoteki. Wypiłem kilka głębszych na służbie. Notatka do kartoteki. Zwędziłem parę kredytów z nalotu na handlarza narkotyków. Notatka do kartoteki. Po prostu pierdolony wielki brat. I tak ci się ubiegło. Co ty możesz wiedzieć, do kurwy nędzy? Praca dla SOC to nie to samo, co służba w piechocie morskiej. Ludzie się wkurzają, kiedy kogoś rozwalimy. Dochodzenia, przesłuchania, zasady, nakazy. Każdego dnia muszę przebijać się przez tyle papieżysk, że nosorożec by się udławił. Więc nie mów mi o tym, co dobre, a co złe. Wy, żołnierze, macie łatwo. Powinieneś spojrzeć w lustro. Ogarnij się, chłopie. Daruj sobie te kazania. Jeszcze Garus. Co wiesz o Garusie? Pojeb i tyle. Nadal mu się zdaje, że może zbawić świat. Bez przerwy żre się z egzekutorem. Ale niedługo za to zapłaci. Egzekutor uwielbia pokazywać swoim podwładnym, gdzie ich miejsce. Spójrz tylko, co mnie spotkało. Spadam stąd. Tak, dobra. Kolejny poziom. Więc misja do zebrania jakaś, ale może nie teraz. Dobra, ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć.